Ciężko pracowałeś na sześciopak marzeń, a twoja klatka wygląda jak wyrzeźbiona w marmurze. Od teraz będziemy cię nazywać Dawid. Jednak nigdy nie osiągniesz takiej atrakcyjnej litery V bez rozbudowanych ramion. Nie poddawaj się, dokończ to, co zacząłeś. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą ci zwiększyć masę górnej połowy ciała. Zaczniemy od kilku ćwiczeń rozgrzewających z taśmą oporową. 1. Rozciąganie taśmy. Złap taśmę za oba końce i trzymaj ręce wyprostowane przed sobą. Rozciągnij ją, wyciągając ręce na boki, aż jej środek dotknie twojej klatki piersiowej. 2. Rozpiętki odwrotne. Teraz owiń taśmę wokół czegoś w rodzaju drążka i złap za oba jej końce. Zegnij ramiona przed sobą pod kątem tak, aby twoje pięści znajdowały się przed czołem. Wyciągnij ręce na boki, powróć do środkowej pozycji i powtórz ćwiczenie. 3. Wyciskanie Y. Znowu owiń taśmę wokół drążka, ale tym razem trzymając ramiona wyprostowane. Najpierw przyciągnij ją jak najbliżej do siebie. Obróć ramiona tak, by twoje pięści skierowane były do sufitu. W tej pozycji powinieneś wyglądać jak bramka w futbolu amerykańskim. Następnie wyprostuj ramiona w górę, tworząc kształt liter Y, potem zejdź w dół. Powtórz ćwiczenie. Dobrze, teraz przejdźmy do nieco cięższego sprzętu. 4. Wyciskanie sztangi stojąc. Przytrzymaj sztangę na klatce piersiowej i ramionach, obie ręce zgięte. Upewnij się, że twoje nadgarstki są w jednej linii z łokciami. Unieś sztangę nad głowę. Nie wyginaj jej podczas podnoszenia. 5. Wyciskanie hantli nad głową. Wykonaj ćwiczenie siedząc na ławce. Będziesz potrzebować więcej stabilności podczas korzystania z hantli. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, unieś sztangielki nad głową z poziomu ramion i powtarzaj ruch. Nie próbuj podnosić kul armatnich. Zacznij od wygodnej wagi i zwiększaj ciężar w miarę nabierania siły. 6. Naprzemienne wyciskanie. Przechodzimy teraz na wyższy poziom. Użyj kettlebelli, ponieważ łatwiej będzie ci je złapać. Unoś na przemian ramiona nad głową. W ten sposób nie tylko rozbudujesz mięśnie, ale sprawisz, że będą szybciej reagować. 7. Unoszenie hantli bokiem. Stań prosto, trzymając hantle w dłoniach. Powoli zacznij unosić ręce, aż twoje nadgarstki znajdą się na wysokości ramion. Możesz też ćwiczyć różne mięśnie, wykonując modyfikacje tego ćwiczenia, unosząc ręce przed sobą, pochylając się lekko lub trzymając hantle dłońmi skierowanymi do góry. 8. Unoszenie hantli w opadzie tułowia. Usiądź na ławce i pochyl się do przodu. Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem, który rozkłada swoje skrzydła i powoli nimi trzepoce. Tyle, że to będą twoje ramiona z hantlami w dłoniach. Ilekroć pochylasz się w ten sposób, angażujesz tylny akton mięśni naramiennych i górną część pleców. 9. Aureola. Tym razem skorzystaj z cięższego ketla. Trzymaj go obiema rękami wyciągniętymi przed sobą. Zbliż do twarzy, a następnie obracaj wokół głowy. Zakończ aureolę, wracając do pozycji wyjściowej. Jeden obrót w prawo, jeden w lewo i powtarzaj ruch. To ćwiczenie pomoże ci utrzymać mobilność mięśni ramion. 10. Unoszenie pojedynczej sztangielki przed sobą. Trzymaj w obu rękach jedną sztangielkę. Nie musi być ona cięższa niż zwykle. Unieś ją przed sobą na wyprostowanych rękach, a następnie powoli opuść. Częstym błędem popełnianym w tym ćwiczeniu jest huśtanie hantli. Nie rób tego. Używaj mięśni, a nie siły rozpędu. 11. Ósemki. Weź hantel o średniej ciężkości w obie ręce i wyciągnij go przed klatkę piersiową. Teraz powoli rysuj w powietrzu poziome ósemki. Im czystsze linie, tym lepszy osiągniesz efekt. To jedno z najbardziej kompleksowych ćwiczeń mięśni naramiennych. 12. Arnoldki. Weź w dłonie dwa hantle i usiądź na ławeczce. Zacznij od ustawienia ich tuż przed klatką piersiową z dłońmi skierowanymi w twoją stronę. Następnie, unosząc ręce nad głową, obróć je tak, by dłonie były skierowane do zewnątrz. Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. 13. High pull. Weź dwa hantle do rąk. Tym razem stojąc, pochyl się również nieco do przodu. Zacznij od trzymania ciężarków w dole. Następnie unieś je do skroni, jakbyś się prostował. Uważaj, żeby nie uderzyć się hantlami w twarz. 14. Superman z przyciąganiem sztangielek. Połóż się na podłodze twarzą w dół z dwoma hantlami w dłoniach po obu stronach głowy.
To jest ćwiczenie korygujące, więc użyj lżejszych ciężarków. Powoli wypychaj hantle do przodu przed głową, aż całkiem wyprostujesz ramiona. Następnie przyciągnij je z powrotem w tym samym tempie, nie dotykając podłogi. 15. Przyciąganie liny z wyciągu. Tym razem ciężarem, który będziesz podnosić, jest Twoje ciało. Ustaw nogi w jednej pozycji i stój prosto podczas wykonywania tego ćwiczenia. Złap linkę w obie dłonie i odchyl ciało do tyłu. Następnie przyciągnij ją, napinając ramiona i starając się, by znajdowały się jak najniżej. Będzie trudniej, ale w ten sposób zaangażujesz wszystkie właściwe mięśnie. 16. Wyciąganie linki w literę Y. Zacznij od tej samej pozycji, co w poprzednim ćwiczeniu. Teraz przez cały czas trzymaj ręce wyprostowane. Unieś ramiona z linką nad głową tak, by Twoje ciało utworzyło literę Y. To doskonały sposób na kształtowanie pleców i tylny akton mięśni naramiennych. A więc pokaż no się. O tak, zdecydowanie zaczynamy widzieć ten kształt litery V. Doskonała robota! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.